Dzień dobry, cześć i czołem, kochani, witajcie na kolejnej wyprawie. Jestem w górach, Komerach. Kiedyś tu byłem. Robiłem tu odcinek. Wchodziłem tam do jeziora, nie wiem czy pamiętacie, jeżeli nie, no to zostawię wam tutaj kartę. To sobie zobaczycie. Jestem tutaj dla ptaszorów, to na pewno. Może w końcu ten cholerny zając irlandzki by się pojawił gdzieś. Też by było fajnie go sfocić w końcu. Czy przynajmniej zobaczyć. Czy dzisiaj się będę gdzieś spinał jakoś mega wysoko? Raczej nie. Nie mam całego dnia, więc gdzieś się tu poszwędam. To na pewno. Poszukam tej wiosny irlandzkiej w górach, właśnie tutaj w Komerach. A po drugie, uwielbiam to miejsce, więc postanowiłem tu przyjechać. Jak widzieliście na początku, na wstawkach wschód słońca był epicki, ale już się skończył, bo jest mega zachmurzenie, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie lało. Także idziemy zrobić tą przygodę, zapraszam. Takie i w ogóle oczekiwania moje są takie, że przyjechałem tutaj też sprawdzić, czy jest białożytka, czy już się pokazały, czy wróciły do tego wspaniałego kraju z jakże przecudowną pogodą. Oj, nigdy nie ma łatwo, nigdy nie ma lekko tutaj. Jak nie wiatry, to deszcze. Albo zachmurzenie, nawet w taki wiosenny poranek, ale nie jest źle generalnie, no fajnie, że nie pada, także to jest na plus. Wziąłem drona, ale nie wiem czy polatam przy takiej pogodzie, w sensie przy takim wietrze. Pogoda tam nawet jest spoko, ale wiatr jest maksymalnie brutalny, że tak powiem. A jak wyjdę jeszcze wyżej, to będzie jeszcze gorzej pewnie. No trudno. Dobra, ja teraz cisza, spokój i czas się porozglądać na spokojnie. Udało mi się wypatrzeć białożytkę, czyli jest tutaj, czyli wiosna już chyba w pełni w Irlandii. Nic jeszcze nie nagrałem, na razie tylko sprawdziłem, żeby się upewnić, czy to w ogóle jest ten ptak. Ale wow, fantastycznie, fajnie, że jest. Nie jestem jeszcze nawet wysoko. Sami spójrzcie. Ostatnio byliśmy tam na szczycie, ostatnio. Także nie wiem, czy w ogóle będę się tam wbijał dzisiaj, szczerze wam powiem, pod to jezioro tam. Chociaż nie wiem, no zobaczymy jak będzie. Na razie chcę się skoncentrować tutaj na ptakach, niż bardziej na łażeniu, że tak powiem, i pokazywaniu wam tego miejsca, bo to miejsce już znacie z mojego, jak już wspomniałem, wcześniejszego odcinka. Dobra, po cichutku, pomalutku rozglądam się tutaj. Zobaczymy. Jak widzicie, miliardy małych skałek,
za mną, przede mną. Także tu robię swoje poszukiwania. Tu się rozglądam właśnie na tych skałkach, bo one lubią sobie po tych skałkach sobie skakać i trochę przycupnąć i przypozować, jeżeli już się wypatrzę. Ale to jest właśnie najbardziej takie nefralgiczne miejsce, że tak powiem, w których możecie tutaj w Komerach właśnie spotkać białożytkę. No i oczywiście, nie wiem, może zająca się uda wypatrzyć, czy królika. No trzymam kciuki sam za siebie generalnie dzisiaj. Fajnie by było jakieś zdjęcia fajne zrobić. Już jakieś tam mam, ale jest bardzo daleka, więc bez żadnego szału. Dobra. Brniemy dalej i rozglądamy się. Tutaj baranek sobie leży i zachodzi w głowę, co ten kolor robi. Skrada się w górach. Udało mi się spocić pliszkę siwą. Szarą? Siwą? Zapomniałem. W każdym razie udało się coś na nią spocić. Tutaj troszkę przestało mnie wiać, ale idę dalej. Zobaczymy. Tam już widzę pierwszych ludzi. Dlaczegoż? Ponieważ jest weekend i ludzie odwiedzają to miejsce, bo czemu by nie? Jest tutaj fantastycznie generalnie. Dobra, idę dalej szukać białożytki. Fajnie by się jeszcze ukazała mi dzisiaj w jakiejś fajnej kompozycji. Na razie jej tu nie widzę, tam niżej była. Tutaj na razie jeszcze nic nie przyuważyłem. Więc witam was tutaj ponownie. Dla nowych, którzy tu nie byli ze mną jeszcze,
to widok jest przekozacki, że tak powiem. Niestety po raz kolejny pogoda nie dopisuje, ale spójrzcie sobie na to. Ten widok robi wrażenie. Szkoda, że jest tak wiecznie, naprawdę. Nie mogę się szczelić ostatnio na moich wyprawach żadną fajną pogodą. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy aż tak się klimat popieprzył i się zmienia, czy ja mam po prostu takiego pecha. Co mnie nie cieszy jeszcze, to fakt taki, że raczej dzisiaj dronem nie polatam tutaj znowu. Bo naprawdę jest grubo i wietrznie. O, tu w skałkach jest całkiem fajnie. Szkoda, że mało ptaków tu jest, tak niżej chyba było więcej. Więc tak mi się wydaje, że zjem śniadanko i będę czmychał na dół po prostu, tam gdzie się więcej chyba coś dzieje. No dobra, więc witajcie w mojej bazie, że tak powiem. Na szybko zjem śniadanie i napiję się herbaty. Nie to, że zmarzłem, ale... ale jestem spragniony po prostu. Także... ja tutaj ładnie się ponapawam tym widokiem i odpocznę sekundę i później będę od razu zawijał tam na dół, bo jednak tam więcej ptaszorku było. Elegancko już robi, a ja korzystałem z okazji, bo jeszcze nie miałem, a już wykorzystałem to parę razy dzięki mojemu tacie. Dostałem zestaw podróżnika generalnie, biwakowicza do jedzenia. No i rodzicom jeszcze chciałem podziękować, jeżeli mnie oglądacie, za ciuchy. Bardzo fajna sprawa. Spisują się znakomicie, także dzięki rodzice, pozdrawiam was serdecznie. Dobra, wszystko posprzątane. Raczej tu nic nie zostawiłem i powiem wam szczerze, że nic nie podnosi tak morale jak kubek ciepłej herbaty i ciepły posiłek. Także jestem gotowy na powrót w dół. No i mam nadzieję, że te ptaszorki jakieś uda się w końcu wypatrzeć tą białą żydkę, bo o to mi dzisiaj najbardziej chodzi. Uwielbiam wracać w to miejsce, powiem. Jest tutaj przepięknie, a jak jest fajna pogoda, to już jest w ogóle. Znaczy dzisiaj też nie jest źle, ale niestety jest pochmurno i no i ten wiatr.
jak wiemy, najgorszy jest wiatr. Nie chcę krakać, ale uspokoił się troszeczkę wiatr. Nie wiem na jak długo. Z tym, że za pleców tam z góry, gdzie byłem, zaczął siąpić deszcz. Ale to nie zmienia faktu, że odpuszczam coś takiego, bo nie mam jeszcze tego zdjęcia, którego bym chciał. Także idziemy dalej. Baterie wymienione w GoPro. Także jestem gotowy na poszukiwanie tej Białożytki. Mam nadzieję, że się uda, naprawdę, kurde. Na razie tu mi króluje świergotek. I powiem wam, że taka metoda jest, że po prostu muszę zrobić parę kroków, przysiąść, przycupnąć na 5, 3 do 5 minut, porozglądać się bez ruchu. No i może się uda. Ze świergotkiem wypaliło, ale chcę naprawdę tą Białożytkę. Nie widu, ni słychu tej Białożytki, za to świergotki tutaj, tak jak już wspomniałem, panują. Dużo ludzi już się zbiera, już wchodzi pod górę. Naprawdę jeden raz bym, jakby się pokazała na jakąś fajną fotkę, to by mi zrobiło to dzień, ten wypad. Poczekam tu jeszcze chwilę, popatrzę, rozglądam się. Teren jest duży, no i generalnie wszystkie te skałki, skałeczki, przeczesywać to jest naprawdę masakra. Przepraszam państwa bardzo, Białożytki szukam. Da radę? Ktoś coś? Białożytka? Taki ptak mały. Widzieli państwo, nie? Proszę bardzo. Pomóżcie. Białożytka. Chyba nikt nie widział. Thank you.
No niestety, kochani, przesiedziałem tu może z godzinę, może dłużej, ani śladu tej białżytki, którą widziałem rano, a była tylko jedna sztuka, więc nie mam pojęcia. Szkoda, trzeba będzie wrócić palatem. Kurde, szkoda, nie? Szkoda, bo czas mi się kończy i muszę zawijać, no ale niestety tak to jest. No dobra, idziemy w stronę samochodu. No więc dobra, kochani, zmierzam do samochodu. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Szkoda, że niestety białżytka nie dopisała tak, jak sobie to wymarzyłem. No ale zawsze tak mam na wyprawach, nie ma nigdy lekko. Naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, ale o tym bardzo dobrze wiecie. Cała reszta ptactwa, super wszystko. Życie tutaj kwitnie. Jeziorko dalej się tam znajduje, także wrócimy tutaj może, jak się zrobi cieplej po prostu. Na typową białżytkę, na jakąś na dłuższy czas po prostu, bo dzisiaj nie mam za dużo tego czasu, więc muszę wracać już do domu. No i tyle, dzięki, że byliście ze mną dzisiaj, widzę się z wami następnym razem. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to pamiętaj, wiesz co zrobić, jest to za darmo, czyli możesz zasubskrybować. Jeżeli ci się materiał podoba, no to zostaw lajka, no i komentarz. Dobra, widzę się z wami następnym razem. Dzięki wielkie jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam was. Na razie. Hej, hej.